Siemaneczko moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Spec Simulatora X na moim kanale, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam wszystko, co zostało dodane w najnowszej aktualizacji. Wreszcie od czasu świątecznej aktualizacji Preston zrobił nowy update'ik. Mamy nowe krainy, nowe pety i o wiele, wiele więcej i to wszystko pokażę wam w dzisiejszym odcinku. Zapraszam was już do oglądania tego materiału. Przede wszystkim Preston w tej aktualizacji dodał nowe peciki i są to moi drodzy glitch pety oraz hacker pety. Mamy również moi drodzy nową krainę i jest to glitch area. Mamy również, moi drodzy, nowe jajka. Preston dodał dwa nowe jajka. Mamy również, moi drodzy, kolejną nową krainę i jest to Hacker Portal Area. Mamy również nowego Huge Peta i jest to Huge Hacked Cat. Mamy również, moi drodzy, sekretne drzwi. Mamy również, moi drodzy, Future Pets X, czyli po prostu, moi drodzy, peciki, które możemy sobie kupić w specjalnym jajku za Robuxy. Mamy również, moi drodzy, tier 8 banku. Mamy również Better Egg Opening, czyli Preston po prostu poprawił otwieranie jajek. I mamy również, moi drodzy, zmiany w Tech Wardzie, Tech Ward Uplift, czyli po prostu Preston troszeczkę rzeczy w tym Tech Wardzie pozmieniał, żeby ładniej wyglądał, no i oczywiście plus więcej. Ja sobie te wszystkie zmiany już sprawdziłem, a teraz wam je pokażę. Może na początek zacznijmy sobie od tego, że w momencie, w którym ten update Preston zrobił, to do gry weszło tyle osób i w grę grało tyle osób, że aż serwery Robloxa nie wytrzymały i wywaliło całego Robloxa. Mogliśmy zobaczyć błąd 503 i moi drodzy, nie dało się w ogóle nic na Robloxie grać. Na szczęście Roblox to dość szybko naprawił i mogliśmy sobie już później w update'cie pograć. Ja robiłem, moi drodzy, z tej awarii Robloxa Lewika, także jeżeli ktoś tego Lewika nie widział, no to polecam sobie go zobaczyć. Zapis Lewika jest dostępny na moim kanale. Już widzę, że Preston usunął jedną ze zmian, którą dodał w tej aktualizacji, bo tutaj, moi drodzy, dokładnie w tym miejscu znajdowała się armata i ta armata przenosiła nas do specjalnej krainy The Void i tam, moi drodzy, mogliśmy się z łatwością teleportować do każdego ze światów, do Spawn Worldu, mogliśmy się przenieść do Fantasy Worldu, do Tech Worldu, także nie wiem, czemu Preston tutaj tą armatę usunął, może kiedyś ją znowu przywróci, ale teraz, moi drodzy, tutaj widzicie, jak ta kraina wyglądała, bo na live'iku sobie ją sprawdzaliśmy. Kolejna zmiana, jaka pojawiła się w tej aktualizacji, moi drodzy, no to oczywiście jest tier 8 banku. No ja aktualnie, moi drodzy, mam tier 2, może sobie kiedyś kupię tier 3. Moi drodzy, wraz z tą aktualizacją skończył się również świąteczny event, także dajcie znać, czy udało wam się, moi drodzy, wykonać wszystkie zadania i zdobyć tutaj, moi drodzy, tą deseczkę. No to wykonanie było 5 zadań, mi się udało te wszystkie 5 zadań wykonać i odblokowałem sobie tą specjalną świąteczną deskę. Jest ona oczywiście troszeczkę wolniejsza od tutaj tej deski, której używam, ale bardzo się cieszę z tego, że udało mi się ją odblokować, no bo te zadania naprawdę nie były łatwe. I dajcie znać, czy udało wam się zdobyć Huge Festive Cata. No mnie niestety nie udało się tego pecika zdobyć. Chodźmy sobie teraz do Tech Wardu, bo w Tech Wardzie właśnie zostało dodane najwięcej rzeczy w tej aktualizacji, także idziemy sobie tutaj na początek do Tech Shopu. Tech Wardzie. No i tutaj, moi drodzy, mamy, jak widzicie, nowe jajko i wersję golem tego jajka. I pierwsze jajko, jakie zostało dodane w tej aktualizacji, to jest, moi drodzy, Glitch Egg. Możemy sobie w nim zdobyć takie peciki. Dajcie znać w ogóle, czy te peciki wam się podobają. No mi się one osobiście podobają. I tutaj, moi drodzy, są jeszcze sekretne drzwi do odblokowania. Możecie sobie tutaj tą krainę z, moi drodzy, kolejnym jajkiem i drugie jajko, jakie zostało dodane w tej aktualizacji, to jest, moi drodzy, Hacker Egg. I żeby, moi drodzy, odblokować sobie tutaj tą sekretną krainę z tym jajkiem i z wersją golden tego jajka, to musicie wydać 10 bilionów tych coinów i 500 tysięcy diamentów. I w tym jajku, moi drodzy, możemy sobie zdobyć takie peciki. Tak, znaczy te peciki wam się podobają, no mi się one osobiście podobają, tak samo jak peciki z tamtego Glitch Egga. I mamy tutaj w tym jajku coś naprawdę ciekawego, bo mamy Huge Peta. To mnie bardzo się cieszy, że Preston dodał, moi drodzy, wreszcie jakieś jajko z Huge Petem, który, moi drodzy, tak naprawdę zostanie najprawdopodobniej na zawsze w grze i będzie można sobie go zdobyć. Podejrzewam, że szansa na jego wydrobienie jest naprawdę bardzo mała, ale ja na pewno będę chciał to zrobić, bo chcę wreszcie w swoim teamie mieć jakiegoś Huge Peta. Aktualnie, moi drodzy, mój team prezentuje się w taki sposób. Na live'iku, jak grałem sobie w aktualizację, to miałem szczęście, bo pojawił się, moi drodzy, Traveling Merchant i kupiłem sobie, moi drodzy, troszeczkę mitycznych pecików, troszeczkę legendarnych pecików i troszeczkę sobie też jajek pootwierałem, dlatego tutaj też troszeczkę tych pecików z tej nowej aktualizacji już posiadam w swoim ekwipunku. Aktualnie czekam, moi drodzy, aż mi się tutaj peciki w tej maszynie do darmowatych petów zrobią. Tutaj czekam, aż moje Silver Dragony będą gotowe do odbioru, jeszcze 2 dni tutaj zostały. I od razu, jak te, moi drodzy, Silver Dragony będą do odebrania, to sobie je odbieram i wstawiam tutaj do tej maszyny te peciki
żeby, moi drodzy, sobie jeszcze bardziej je tutaj wzmocnić i żeby mój team był jeszcze silniejszy. Jeśli sobie odblokujecie tutaj tą krainę, gdzie jest tutaj to jajko, to wykona wam się również, moi drodzy, achievement. Już wam go tutaj pokazuję. Jest to, moi drodzy, achievement. The backroom was back here, only one way to find out. W tej aktualizacji, moi drodzy, również zostały dodane nowe krainy i pierwsza z nich to jest, moi drodzy, glitch area. I wygląda ono, moi drodzy, tak. Znajduje się tutaj za tą krainą Alien Forest. I mamy jeszcze, moi drodzy, kolejną krainę. I druga kraina to jest, moi drodzy, Hacker Portal Area. No i, moi drodzy, możemy sobie tutaj na tej krainie niszczyć skrzynki, które swoją drogą naprawdę dość dużo, moi drodzy, tech coinów dają. Jak widzicie, no dostałem naprawdę dość dużo tych tech coinów i właśnie w tej krainie Hacker Portal Area znajduje się właśnie portal. Najprawdopodobniej w kolejnej aktualizacji po prostu będziemy mogli wejść sobie do tego portalu i dostać się już na nowy świat, bo w Tech Worldzie, moi drodzy, to już są wszystkie krainy. W tym momencie w Tech Worldzie mamy już wszystkie krainy. No i teraz, moi drodzy, pora na to, żeby Preston dodał jakiś nowy świat. W tej aktualizacji został również poprawiony wygląd Tech Worldu. No i rzeczywiście widzę tutaj, że teraz niebo odbija się jakby w podłodze. Tego efektu wydaje mi się, że wcześniej nie było. Przynajmniej ja go wcześniej nie zauważyłem. Wydaje mi się, że teraz właśnie został dodany. No i w ogóle chyba zmieniło się również niebo. Wydaje mi się, że było inne niebo wcześniej w Tech Worldzie, a teraz jest inne. Preston w tym update'cieku poprawił również animację otwierania jajek. Ogólnie postarał się Preston, żeby otwieranie jajek wyglądało lepiej. I ja wam teraz tutaj pokażę, jak teraz tutaj otwieranie jajek wygląda. Kupimy sobie tutaj to jajko, no i jak wiecie, teraz animacja otwierania jajek wygląda w następujący sposób. Wydaje mi się, że wygląda teraz to dużo lepiej niż wyglądało. Także dajcie znać, czy tutaj nowe otwieranie jajek wam się podoba. No moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo ładnie. W tej aktualizacji, moi drodzy, Preston dodał jeszcze jedną rzecz i jest to, moi drodzy, specjalne jajko za Robuxy, które możemy sobie kupić w Exclusive Shopie. Jak widzicie, możemy sobie kupić jedno jajko za 800 Robuxów i 3 jajka za 2400 Robuxów. I niestety, moi drodzy, to jajko jest pay to win, bo trzeba sobie, moi drodzy, wydać Robuxy, żeby sobie tutaj tego huge pecika zdobyć. Ja, moi drodzy, za chwilę tutaj jedno jajko kupię i wydam 800 Robuxów i mam nadzieję, że uda mi się zdobyć tutaj tego huge peta. I z tego, co pamiętam, to jego nazwa to Huge Forest Vibrant. To już jest wszystko, co Preston w tej aktualizacji dodał. Dajcie znać, czy ta aktualizacja wam się podoba. No ja uważam, że jest naprawdę bardzo fajna, ale szkoda, że tutaj zostało dodane to jedno jajko pay to win, które trzeba sobie kupić za Robuxiki. No i, moi drodzy, teraz na koniec odcinka sobie to jajko kupię, żebyście wy nie musieli tego jajka już kupować. Także ja w tym momencie odpalam sobie tutaj Super Lucky Boosta, Ultra Lucky Boosta, mam, moi drodzy, Game Passa Mythical Hunter, mam Game Passa Lucky. I teraz kupuję to jajko, żebyście wy nie musieli tego robić. Proszę, nie róbcie tego, co ja. Ja wydaję teraz tutaj te 800 Robuxów na potrzeby odcinka i przekonajmy się, czy uda się tego jajka dropnąć coś dobrego. Niestety, moi drodzy, czas pożegnać się z Robuxami. 800 Robuxów w tym momencie leci na to specjalne jajko i przekonajmy się, co tutaj dostanę. Kupiłem to jajko i uwaga, co dostanę? Czy to będzie jakiś dobry pecik? I uwaga! Nature Dragon, ok, ekskluzywny pecik. No, nie jest on może jakiś mega silny, ale przynajmniej do indeksu będzie. Nie udało się niestety zdobyć, moi drodzy, huge pecika. Nie mam już więcej robuxików, ale korzystając z okazji, moi drodzy, może sobie jeszcze tutaj kupię przy okazji tego Game Passa Super Magnet, żeby tutaj, moi drodzy, łatwiej zbierało mi się lootbagi. Także jak już wydajemy Robux na tym odcinku, no to oczywiście od razu przy okazji kupuję sobie tego Game Passika jeszcze. Zobaczmy sobie teraz jeszcze tutaj, jak ten pecik ekskluzywny wygląda, Nature Dragon. No i jest naprawdę bardzo ładny. Podoba mi się ogólnie ten pecik, tylko no szkoda, że nie udało się zdobyć jego huge wersji.
W tym odcinku, moi drodzy, to będzie już wszystko. Wydałem w nim naprawdę bardzo dużo robuchów, także zostawcie proszę za to łapeczkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie, bo lecimy po 4000 subskrypcji. Trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych odcinkach z Robloxa na moim kanale.